Na pewno wiecie, że jest z Polski. Pewnie wiecie, że jest z grupy Stellantis i być może wiecie, że mimo bycia Jeepem, nie ma tu, przynajmniej póki co, napędu na cztery koła. Pytanie natomiast, czy wiecie, jak spisuje się w wersji z miękką hybrydą, która zachowuje się jak pełna i czy to właśnie jest najlepszy napęd do tego modelu. Zapraszam na test. Cześć wszystkim, z tej strony Kamil, witajcie w kolejnym materiale na kanale. Nie mogę nie zacząć od tego, no po prostu nie mogę. W niedawnym teście Captura mówiłem Wam, że dźwięki, jakie wydaje tamten samochód, współtworzył Jean-Michel Jarre. Wydawało mi się to nieważną informacją, ale posłuchajcie tego. Włączam kierunkowskaz. I powiedzcie mi, kto współtworzył dźwięki tutaj. Smolasty? Już zamykam. Ale dobra, przejdźmy do rzeczy ważniejszych. Na początek kilka słów na temat partnera dzisiejszego odcinka. A jest nim Car Vertical, w którym cały czas możecie skorzystać z 30% rabatu na pobranie raportu dotyczącego używanego samochodu, którym jesteście zainteresowani. Po co Wam taki raport? Zobaczcie, gdy kupujecie samochód używany, to przeważnie nic o nim nie wiecie, a pobierając raport Car Verticala minimalizujecie ryzyko wtopy. W jaki sposób? Ano w taki, że z raportu dowiecie się, czy samochód, na który zaraz macie wyłożyć swoje pieniądze, nie był na przykład skradziony, albo czy ktoś nie majstrował przy jego przebiegu. Bez wizyty u mechanika dowiecie się, czy samochód stracił już swój fabryczny lakier, a po zdjęciach poznacie, czy była to tylko obcierka, czy jakiś potężny dzwon. A jeśli tak, to zobaczycie nawet orientacyjną kwotę, jaka była potrzebna do jego naprawy. Jeśli chcecie sprawdzić takie rzeczy i wiele innych, to przypominam, że z moim kodem AUTOMOTO zrobicie to aż 30% taniej. Także polecam, a my wracamy do testu. Dobra, lecimy z tematem, chociaż na początek może takie małe ogłoszenie. Jeśli jesteście zainteresowani takim pełnym testem Avengera, to ja już taki zrobiłem. Dam linka gdzieś w opisie do tego filmu. To była wersja z manualną skrzynią i, że tak powiem, czysta benzyna. Natomiast rozumiem, że nie każdy będzie chciał oglądać dwa filmy, więc ja dzisiaj przelecę po tych najważniejszych aspektach, a skupić bym się jednak chciał na tym napędzie, na tej miękkiej hybrydzie, bo ona jest mocno ciekawa, także lecimy. Na początek bagażnik. Zaglądamy. I znajdujemy tu 380 litrów pojemności, co może nie jest jakąś ogromną wartością, ale jest na pewno realną, bo to bywa różnie w tych katalogach. No i myślę, że jak na ten segment, to bagażnik jest całkiem ok. I druga istotna rzecz w kwestii przestronności. Wskakujemy na kanapę i przy moich 182 cm wzrostu, zobaczcie, ja się tutaj zmieściłem, ale ledwo. Praktycznie dotykam kolanami do fotela kierowcy, stopy co prawda schowam pod jego siedzisko, no i nad głową też jest ok, wiadomo, to jest samochód wyższy, ale jednak z tyłu tego miejsca ogromnie dużo nie ma. Dla formalności sprawdźmy też grześka, tutaj 192 cm, no i on tutaj, że tak powiem, wszedł trochę na siłę, chociaż żeby być w pełni uczciwym, to nad głową również ma miejsce, także pamiętajcie, Jeep Avenger, jeśli potrzebujecie miejsca nad głową, ok, ale przestronności na wysokości kolan, to tutaj za dużo nie ma. Nie ma też nawiewów na kanapę, jest za to port USB-C. Można sobie tańczyć na każdym zakręcie. Jest niewiarygodne, jak lubicie taką muzykę. Dobra, to tył mamy tak na szybko załatwiony, przeskakujemy na miejsce pracy kierowcy. Chociaż tutaj też znowu szybko. Pierwsza rzecz, która tutaj rzuca się w oczy, to tablet. On przede wszystkim wystaje, więc wiem, że pewnie połowa z Was powie już nara. Ale ciekawsza rzecz moim zdaniem jest taka, jego proporcje. Zobaczcie, on jest dosyć długi, ale niewysoki. Dzisiaj jest raczej moda na robienie tabletów takich pionowych, wielkich, tutaj wystających albo nie, ale pionowych. Ten jest, że tak powiem, poziomy. To wcale nie jest złe rozwiązanie. Fajnie to działa pod takim względem, gdy mamy podzielony ekran, na przykład na Android Auto, po lewo mapa, po prawo Spotify, to jest wygodne. Zaznaczę, że Android Auto czy Apple CarPlay są bezprzewodowe, także super. Jeszcze bardziej super, że łączą się Android Auto, bo to sprawdzałem. Android Auto łączy się błyskawicznie, a chyba najważniejsza rzecz, to jest mega stabilne. Ani razu, co prawda przez tydzień, ale ani razu się to nie zerwało, nie zawiesiło, nie stało się z tym nic złego, także ode mnie duży szacun. Odnośnie samej obsługi, to tak jak powiedziałem, nie będę się na tym skupiał,
to jest w miarę okej. Ważniejsza rzecz jest taka, że mimo że klimatyzację, temperaturę możemy obsługiwać dotykowo, to cały czas mamy tutaj przyciski. Możemy sobie zmienić temperaturę, możemy sobie zmienić siłę nawiewu, możemy włączyć, wyłączyć klimatyzację, także z mojej strony tutaj też kciuk do góry. Natomiast do dwóch rzeczy się na pewno przyczepię. Mniej do obsługi skrzyni biegów. Bo nie mamy tutaj drążka, tak jak pewnie widzicie, a być może wiecie, mamy takie przyciski. To nie jest złe, żeby było jasne, ale czy to jest w czymś lepsze, to tego nie wiem. Ja się tutaj trochę gubię, tym bardziej, że za każdym razem, na przykład jak manewrujecie na parkingu, włączacie wsteczny, włączacie bieg do przodu, włączacie drive i zawsze jest taka chwila zwłoki. Ale to jest do przyzwyczajenia. Trudniej mi się przyzwyczaić do tego, że znowu zwalniam, podniosły ton, Stellantis, samochód do miasta, automat. I czego nie ma? Auto hold. Minuta ciszy i lecimy dalej. A dalej są materiały, które nie są może jakieś fantastyczne, ale przynajmniej na ten moment, ile to ma przejechane? Niecałe 12 tysięcy, tylko pamiętajcie, to jest testówka, w zasadzie prasówka. Nic tutaj samo z siebie nie skrzypi, chyba że tego podotykamy. Nie wiem w sumie po co, ale jak podotykamy, to już trochę coś tam słychać. Natomiast tak jak sobie jeżdżę, to jest ok. Wystarczy o tym, przejdźmy do tych rzeczy ważniejszych. Tak jak powiedziałem, rozwinąłem to bardziej w pierwszym teście. Skupmy się na tych rzeczach dzisiaj najważniejszych, czyli na napędzie. Jeepa Avengera możemy sobie kupić jako auto w pełni elektryczne. To jest pierwsza opcja. Drugą opcją jest, że to tak nazwę, czysta benzyna, ta, którą testowałem poprzednio i ona jest tylko z manualną sześciobiegową skrzynią biegów. Lub opcja numer 3, ta, którą jadę dzisiaj. Zapoznajmy się z nią trochę bliżej. Zaglądamy pod maskę. I znajdujemy tu benzynowy, trzycylindrowy silnik o pojemności 1,2. Dysponuje on mocą 100 koni mechanicznych i maksymalnym momentem obrotowym na poziomie 205 Nm. Silnik ten wspomagany jest przez generującą 29 koni mechanicznych jednostkę elektryczną i finalnie taki zestaw rozpędzi Avengera do 184 km na godzinę, a pierwsza setka na liczniku pojawi się po upływie 10,4 sekundy. I teraz, co tutaj jest moim zdaniem tak naprawdę najważniejsze w odczuciach z jazdy na co dzień? Ta czysta benzyna to taki zwykły trzycylindrowy silnik, turbo, mała pojemność i tak jak mówię, trzy cylindry, wiecie co się z tym wiąże, te drgania podczas uruchamiania i tak dalej. Tutaj przez to, że mamy ten dodatkowy silnik elektryczny, ten samochód, chociaż teoretycznie nie powinien, bo jak ktoś nazywa swój napęd miękką hybrydą, to z reguły miękkie hybrydy służą do, nie wiem, tam zasilania, klimatyzacji, ekranów i tak dalej. Wspomagają silnik spalinowy, ale taki samochód nie potrafi jeździć w pełnym trybie elektrycznym, że tak powiem, na samym prądzie. A ten potrafi. Co prawda to nie dzieje się jakoś długo, nie będziecie tutaj jechać 120 na godzinę i nie przejedziecie 5 km, ale ten samochód potrafi jeździć w trybie elektrycznym, czyli po prostu przejeżdżamy sobie gdzieś tam w korku kawałek i nie uruchamia się silnik spalinowy. Jest jeszcze druga, bardzo charakterystyczna rzecz dla tej jednostki. To jest taki samochód, gdzie naprawdę nie wolno Wam sugerować się testami jakimiś na YouTubie, albo jeśli macie się sugerować, to tylko po to, aby się upewnić, że to musicie sprawdzić na sobie, podczas jazdy testowej i najlepiej nie jakiejś bardzo krótkiej. A o co mi konkretnie chodzi? Nie wiem, czy to zobaczycie, może uda się za chwilę gdzieś skręcić. Natomiast tutaj mamy taką sytuację, że po odpuszczeniu gazu ten samochód zaczyna hamować. Zaraz to rozwinę. Zobaczcie, jest zielone światło, ja puszczam gaz, w ogóle nie naciskam hamulca, kierunek, zobaczcie, zwalniam, nie wiem czy to widać. Wjechałem w zakręt, nie dotknąłem hamulca. Standardowo przy skrzyni automatycznej, jak odpuszczacie gaz, to po prostu przestajecie przyspieszać, powoli sobie gdzieś tam zwalniacie. Tutaj odpuszczając gaz, Wy zaczynacie hamować, czyli tak zwana jazda one pedal driving, ale nie do końca, bo tutaj ten samochód raczej nie wyhamuje sam na światłach. Tylko o co chodzi? To jest bardzo, bardzo nietypowe uczucie, szczególnie dla pasażerów, bo wszyscy mi o tym mówili. Czemu ja czasami tak dziwnie, w dziwnych momentach hamuję? A ja po prostu jestem nieprzyzwyczajony do tego samochodu. Odpuszczam gaz i ten samochód prawie się zatrzymuje. I co jest najważniejsze, tego się nie da zmienić. Nawet w trybie sport
dzieje się bardzo podobnie. Ja na początku, tak jak też w Corsie, która miała podobne rozwiązanie, myślałem, że te manetki będą właśnie od trybów rekuperacji, że będzie sobie to można wyłączyć, bo jak ktoś to lubi, to spoko, ale co, jeśli ktoś tego nie lubi? A ja na przykład nie lubię. Ja nie lubię jeździć z rekuperacją, wolę hamować sam. Powód jest bardzo prosty. Cała moja rodzina ma chorobę lokomocyjną i ja bym tu widział ten problem. Jeśli macie w domu takie osoby jak ja, które no różnie reagują na jazdę samochodem, szczególnie z tyłu, to właśnie po to tyle o tym gadam, aby potem nie było jakiegoś problemu. Natomiast jeśli to lubicie, właśnie taką jazdę one pedal driving, zobaczcie, próg zwalniający, nie dotykam hamulca, rozpędzam się znowu i to wcale nie tak mało, dojeżdżam do kolejnego, puszczam gaz, próg zwalniający, nie dotykam hamulca. Podkreślam, to nie jest włączona rekuperacja na jakieś mocne ustawienia, bo to by było normalne. To jest standardowy tryb D. Więc to jest mocno do rozważenia. Nie da się tego wyłączyć. A jak to się natomiast sprawuje na co dzień? Pod jednym warunkiem, czyli takim. Ja mam taki rytuał. Uruchamiam samochód, od razu naciskam ten przycisk i wyłączam start-stop. To przy założeniu, że właśnie tak zrobicie, czyli jak będziecie stawać na światłach, nie będziecie słyszeć tego uruchamiania, czuć tego uruchamiania, wyłączania, włączania jednostki spalinowej, to jeśli to sobie wyłączycie, to ten silnik na co dzień jest naprawdę ok. I mówię to ja, który nie lubi, delikatnie mówiąc, silników trzycylindrowych, ale z tym mi się żyje całkiem ok. Podkreślam, nie rozwijam kwestii awaryjności czy braku awaryjności na jakichś długich dystansach, bo ja po prostu o tym nie mam pojęcia, nie miałem nigdy takiego silnika na własność, nie jeździłem takim samochodem przez jakiś dłuższy dystans, a nie chcę się opierać na tym, co ktoś gdzieś napisał, bo zawsze tych opinii będzie 100, 50 będzie takich, 50 będzie innych, więc tego nie wiem. Wypowiadam się o odczuciach, a te są... Jasne, że ja bym wolał tutaj mieć 2 litry, nie wiadomo ile koni, napęd na 4 koła, którego mieć póki co nie mogę, no ale jest jak jest. I życie z tym samochodem w mieście, bo to jest samochodzik do miasta, odczuciowo jest spoko. Czy natomiast jest spoko pod względem spalania? Zatem najniższe zużycie, jakie udało mi się tutaj odnotować, wahało się w okolicy 5,5 litra, to była taka powolna jazda podmiejska. Wyskakując na ekspresówkę, no już bliżej 6,5, a autostrada to trochę powyżej 7. Natomiast jeżdżąc w mieście, może nie udało mi się uzyskać wyników jak w pełnej hybrydzie, ale oscylowanie w okolicy 7 litrów jest tutaj całkiem możliwe. Także wygląda to w ten sposób. No i jeszcze jedna rzecz odnośnie trasy. Wyciszenie. Tutaj gdzieś powyżej 110 już nawet robi się dość głośno, 120, 130 wiadomo. Wyciszenie to też jest raczej taki aspekt indywidualny, zależy z czego się tutaj przesiadacie. Dla mnie ten samochód, na ile umiem ocenić w miarę obiektywnie, chociaż pewnie się tak nie da, w trasie jest dość głośny. Zastanawiałem się, czy będzie jakaś różnica w porównaniu do tego poprzednio testowanego czysto spalinowego, że tak powiem, z manualem. Raczej takich różnic nie zauważam, chociaż to było jakiś czas temu, więc mogłem już zapomnieć, ale jest tutaj raczej dość głośno. Jak mówię o głośności, to może słowo o audio, które tutaj sygnowane jest logiem JBL. Nie wiem, jak to powiedzieć. Myślę, że dla klienta tego samochodu, który weźmie sobie lepsze nagłośnienie, to 9 na 10 osób powie, że jest super. Dla mnie, który przetestował tych systemów już pewnie setki i który bardzo zwraca uwagę na dźwięk, nie mówię, że się zna, ale coś tam słyszy, to jest tak raczej zwyczajnie. Natomiast podkreślam, jeśli nie jesteście świrami pod tym względem jak ja, a pewnie nie jesteście, to powinniście być zadowoleni. No i dobra, zaraz do podsumowania, ale żebyśmy mogli to zrobić, to rzućcie okiem, ile takie cacko kosztuje. Aktualny cennik Avengera otwiera kwota 109 500 zł za wersję 1.2 z manualną skrzynią biegów. Prezentowana miękka hybryda z automatem to minimum 117 300 zł za wersję Longitude, aż po 140 600 zł za najwyższą wersję Summit. Wspomnę też o Avengerze elektrycznym i tutaj minimum 169 400 zł. I teraz tak, jaka wersja będzie najlepsza do Jeepa Avengera? Elektryk to jest zupełnie inna bajka, więc to odłóżmy. Czystą benzynę możemy kupić tylko i wyłącznie z manualną skrzynią biegów. I myślę, że to tak naprawdę trochę zamyka dyskusję.
Bo tu mamy taką sytuację. Chcecie manual, to bierzecie czystą benzynę. Chcecie automat, no to też z tym nic nie zrobicie. Będzie to wersja e-hybrid, to się chyba tak nazywa w katalogu, czyli po prostu miękka hybryda albo, mówmy, hybryda. Ja chciałbym zwrócić bardzo uwagę, bo nie chcę się odnosić już do cen, one są dzisiaj, wiadomo, są jakie są. Bardzo chcę zwrócić Wam uwagę na to odpuszczanie gazu, bo ja myślę, że to jest taka sprawa, która naprawdę musi tutaj zostać sprawdzona osobiście na sobie i nie w koło salonu. Jak pójdziecie na jazdę testową i będzie coś, sprzedawca na przykład cały czas gadał, to poproście go o chwilę, rozpędźcie się, puśćcie gaz, zobaczcie, czy jest ok, a najlepiej, jakbyście mieli z tyłu, nie wiem, jeśli będzie jeździło dziecko czy żona, żeby też to poczuli. Jak będzie ok, to super, bo to jest całkiem spoko jednostka na co dzień, ale chciałbym, żebyście mieli taką świadomość. Jeszcze jedna informacja. Jeep kojarzy się z napędem na 4 koła, ze zjeżdżaniem w teren. I taką wersję dostaniemy. Będzie napęd na 4 koła, więc super. I też chciałbym podkreślić, ja to mówiłem chyba przy poprzednim teście, Stellantis. Czy to jest, nie wiem, Opel przebrany w karoserię Jeepa, czy tam Peugeot? Tak i nie. Silnik, skrzynia, to wszystko będzie podobne, ale przez te smaczki, chociażby przez ten przód, no nie da się tego pomylić z innym samochodem. To jest po prostu Jeep. Przez takie malutkie jakieś znaczki, gdzieś tam na szybie, z przodu, z tyłu, te oznaczenia Jeep. Ja nie wiem dlaczego, bo to są, umówmy się, pierdoły. Ale to tworzy pewien klimat. Ja się tutaj cały czas czuję jak w Jeepie. Czy ten napęd Wam w tym przeszkodzi? Czy to nie będzie miało żadnego znaczenia? I chcieliście zawsze Jeepa? Jest Avenger, stać Was na Avengera dzisiaj i musicie mieć taki silnik? No to tego ja już Wam nie powiem. To musicie sprawdzić na sobie. Natomiast te takie różne detale cały czas sprawiają, że ja tutaj czuję się cały czas jak w Jeepie. I myślę, że jeśli lubicie samochody trochę inne, nie chcecie właśnie, nie wiem, Peugeot, Opla, głupio to zabrzmi, ale takich marek oklepanych, chcecie coś innego, no to nie twierdzę, że to jest super samochód dla każdego, bo nie jest, ale to jest coś innego i coś mocno ciekawego. No i robią go w Polsce. Nie wiem, czy to ma jakieś znaczenie, ale może ma. Dajcie znać, co Wy myślicie o tym samochodzie, o tym silniku i przede wszystkim, czy Wy z czymś takim jeździliście, i jak Wasze odczucia. Jestem bardzo ciekawy, czy Wam to przeszkadza, to jest neutralne, może w ogóle na to nie zwracacie uwagi i to jest jakiś mój wymysł. Dajcie po prostu znać. No i jak zawsze na koniec, poproszę, oceńcie ten materiał, bo to mi bardzo, bardzo, bardzo pomaga. Będę miał po prostu fajniejsze samochody, także myślę, że to jest taka obopólna korzyść. No i jeśli jeszcze kanału nie subskrybujecie, to zróbcie to teraz. I co? Widzimy się w kolejnym odcinku. Dzięki, trzymajcie się. Cześć.